Hej, hej, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na troszkę nietypowy film, jak na moim kanale, dlatego że pogadamy sobie po prostu o rozdaniu na 16 tysięcy. Jestem troszkę prześwietlona tutaj z tej strony, dlatego że tu mam bezpośrednie okno. Tu się doświetlam lampą, która nawet się tutaj w kuchni, w tej tafli na ścianie odbija. No ale niestety, no takie są troszeczkę warunki, jak się nagrywa w domu. Nie mam studia, żeby tak, wiecie, rozstawić dokładnie tę lampę. Nawet jakbym rozstawiła, to no nie da rady po prostu, więc jest jak jest, ale dzisiaj mamy taki bardziej luźny film, gdzie ja po prostu do Was mówię, więc w zasadzie no nie ma trochę znaczenia, tak, czy tam jakoś jestem bardzo mocno prześwietlona, czy coś dobrze widać, czy nie. Jeżeli Was w jakiś sposób interesuje mój makijaż, to macie go wypisane na dole, zrobiłam go paletką Anastazji Norwina, ale w zasadzie każda ciepła, brązowa paletka mi się wydaje, że się nada. Próbuję cały czas z tymi kreskami tutaj, ale dzisiaj mam wrażenie, że troszkę mi nie wyszły, no ale takie zabawy właśnie makijażem. No i właśnie, jeśli chodzi o to rozdanie, to troszkę taki nietypowy film, dlatego że zazwyczaj u mnie tego typu fragmenty, czy też jakby ten motyw rozdania był zawsze wpleciony gdzieś w jakiś inny film, a to na przykład w podsumowanie miesiąca, a to we vlogu, a to przy okazji jakiegoś makijażu i tak dalej, i tak dalej. No a tym razem po prostu jest stricte tylko na ten temat. Zobaczymy, jak się takie coś przyjmie. Jest to troszkę inna forma, ale też jestem ciekawa właśnie, jak to odbierzecie. Natomiast od razu na początku po prostu też, co trzeba tutaj zrobić. Na ekranie, czy na końcu pojawi się taki spis tych wszystkich warunków, żebyście też wiedziały od kiedy, do kiedy i tak dalej. Natomiast co trzeba zrobić, no to myślę, że standardowo, chyba trochę tradycyjnie, może nawet nie tyle, że standardowo, pójdźmy po prostu w Q&A. Ostatnie Q&A nagrywałam jeszcze przed śmiercią mamy i to dosłownie no blisko przed śmiercią mamy, dlatego że wtedy spędzałam bardzo, bardzo dużo czasu u niej i nagrywałam to w zasadzie u niej w różnych pokojach, bo światło mi uciekało i tam też właśnie były takie polowe, nazwijmy to, warunki. I to było jeszcze chyba jakoś pod koniec lutego, no bo mama zmarła na początku marca, pod koniec lutego. Więc pomyślałam sobie, że właśnie tradycyjnie, no mija nam już kilka miesięcy, trochę też tych osób właśnie od tamtego czasu przyszło, więc zróbmy sobie ponownie Q&A. Tak więc, żeby wziąć udział w rozdaniu, należy po prostu zadać pytanie do Q&A, no i oczywiście być subskrybentem mojego kanału. My jako twórcy na YouTube możemy sprawdzać, kto subskrybuje nasz kanał, tak więc my to też widzimy, a ja przyznam też, że mam trochę pamięć wzrokową i pamiętam niektóre niki, awatary, no i też pamiętajcie, że po prostu no my możemy też posprawdzać takie rzeczy, wejść, zobaczyć, czy ktoś nas subskrybuje, no mamy przecież listę subskrybentów, tak więc warto wziąć to pod uwagę, jeżeli właśnie na przykład subskrybujecie w tak zwany prywatny sposób, czyli Wasza subskrypcja kanału jest ukryta, to ona nie jest widoczna dla nas. Tak więc ja wtedy w teorii nie wiem, że Wy mnie subskrybujecie, więc dla mnie nie subskrybujecie. Nie wiem, dlaczego to tak jest zrobione, troszeczkę moim zdaniem głupio i szczerze mówiąc nie podoba mi się, że tak YouTube to robi, w sensie Okej, uważam, że każdy ma prawo prywatnie subskrybować kanały tak, jakie chce i nie musi się tym dzielić i nie musi być to jakby istotne, ale z drugiej strony, na przykład ja jako osoba właśnie, która ma ten kanał, który ktoś subskrybuje, powinnam raczej taką informację mieć. Nikt inny nie musi, ale jakby tak my we dwoje tutaj powinniśmy. Natomiast nie wiem dlaczego, ale YouTube niestety przed nami jako twórcami ukrył taką informację, więc to jest troszeczkę słabe. Natomiast tak, to są takie dwa główne warunki, czyli być moim subskrybentem oraz właśnie zadać pytanie do najbliższego Q&A. Pamiętajcie, że ja tych Q&A już trochę w swoim życiu nagrałam, więc podlinkuję Wam je na dole, mam nadzieję, że nie zapomnę. Jest cała playlista, nagrywałam też trochę Q&A z Olą z kanału Hey Celexkay, więc tam też jest trochę odpowiedzi na Wasze pytania. Więc postaram się wybierać takie pytania właśnie, na które jeszcze nie odpowiadałam, bądź może moja odpowiedź się zmieniła. Jeżeli były pytania, na które już odpowiedziałam i nadal to podtrzymuję, no to może albo szybko o nich wspomnę, albo po prostu będę je pomijać, w zależności od tego, wiecie, ile tych pytań będzie i jak długie to Q&A będzie trwało, bo ostatnie to trwało no z 50 minut, a generalnie w summa summarum chyba nagrywałam je pół dnia, tak mi się wydaje, bo ja mam niestety taki aparat, który się po 15 minutach przegrzewa. I słuchajcie, on już był ze 2 czy 3 razy w serwisie, w związku z tym, że się przegrzewa i oni nic nie zauważyli. I ja tego nie rozumiem, jak ja mogę mieć włączony aparat i on mi się po 15 minutach przegrzewa, a idzie do serwisu i oni tego nie widzą. Kompletnie tego nie rozumiem, natomiast niestety no taki jest efekt, że na przykład po 15-20 minutach ja muszę wyłączyć aparat, dać mu troszeczkę odpocząć i potem znowu zacząć nagrywać. Dlatego u mnie są czasami te właśnie cięcia. Wybaczcie, ale jest
po prostu tak gorąco, że troszeczkę się pocę. Jeszcze tutaj, no ta jedna lampa na szczęście nie jest aż tak mocna, jakbym tutaj postawiła dwie lampy, ale mimo wszystko no staram się tak, wiecie, wyrównać to światło, więc ona troszkę daje, więc jest niestety ciepło, a nie chcę klimy włączać, dlatego że klima jest dosłownie bezpośrednio za aparatem w tej chwili i trochę się boję, że byłaby słyszalna i byłaby głośna, więc włączę sobie klimę po prostu jak skończę nagrywać. Tak więc, jeśli chodzi właśnie o ostatnie Q&A, no to ono trwało tak ze 3 godziny, tak więc tam było naprawdę sporo pytań. Było też Q&A, jak się przeprowadziłam do Warszawy w zeszłym roku, właśnie odnośnie też rozwodu, tak więc ogólnie tych Q&A naprawdę było już bardzo dużo, tak więc możecie zajrzeć przynajmniej na przykład na te 3 ostatnie, tak, czyli z tego roku i 2 z zeszłego roku, bo podejrzewam, że no takie Q&A, które były nagrane lata temu, to pewnie już nie do końca są interesujące, życie nam się zmienia, człowiek się zmienia, poglądy się zmieniają, sytuacja się zmienia, dużo rzeczy się zmienia, więc pewnie jakby te 3 ostatnie są takie najbardziej, powiedzmy, że aktualne. No dobra, więc jak już zadacie to pytanie i chcecie wziąć udział w rozdaniu, to też dajcie znać na przykład, którą nagrodę byście preferowali, dlatego że mamy 4 nagrody w tym rozdaniu, dobrze pokazałam, że tak zaczęłam, 4 nagrody w tym rozdaniu. Wszystkie nagrody to są nagrody rzeczowe, głównie kosmetycznie, jest jedna niekosmetyczna rzecz i może od niej zacznę, więc jak będę Wam mówić po prostu nagroda numer 1 to jest to, nagroda numer 2 to jest to i tak dalej, więc na dole właśnie jak będziecie zadawać to pytanie, to po prostu napiszcie, którą nagrodę najbardziej byście preferowały, no chyba, że jest Wam to obojętne, to też dajcie znać, bo ja potem jak będę właśnie, wiecie, wybierać jakieś pytania, czy też losować, czy coś, to żeby się nie okazało, że na przykład wybiorę wszystkie 4 osoby, które chcą to samo, no bo troszkę wtedy możecie być niezadowolone z tego, co dostaniecie, więc ja bym chciała tak, wiecie, żebyście byli zadowoleni i żeby to jakby tak fajnie wyszło, no nie wiem jak to powiedzieć, ale tak mi się wydaje. Jeżeli Wam jest to obojętne, to super, to fajnie, to jakby dla mnie tym lepiej, ale też warto po prostu, żebyście dały mi taką informację. Więc zacznę właśnie od tej pierwszej nagrody, powiedzmy niekosmetycznej, znaczy nie powiedzmy, tylko niekosmetycznej. I jeżeli mnie oglądacie, to na pewno też ja na bieżąco mówiłam, że na przykład coś Wam kupiłam na nagrodę, coś dostałam, ale ponieważ na przykład mam, albo nie zdążę zużyć, albo coś tam, to też będzie nagrodę, więc część już mogłyście ogólnie tak wiedzieć, co tutaj się będzie działo. Natomiast jeżeli nie, no to myślę, że teraz będzie akurat dobry taki moment, że właśnie Wam to wszystko pokażę. Więc pierwsza nagroda to jest duża świeca Bath & Body Works. Jest to świeca trzyknotowa. Wiecie co, to bez sensu Wam pokazywać tak świecę, ja pokażę Wam po prostu taką samą, tylko że moją. Tak się przygotowałam, a w sumie nie pomyślałam o tym, że tak naprawdę to tutaj nic nie widać. Natomiast, o, tak Wam troszeczkę odsunę, żebyście mogły się przyjrzeć. Tutaj mamy świecę Bath & Body Works, która się nazywa Fiji White Sands. I ja mam dokładnie taką samą. Właśnie wybrałam ją z uwagi na to, że wiem jak pięknie pachnie, przynajmniej dla mnie pięknie pachnie. Mam ją wypaloną na razie do połowy, bo ją oszczędzam, bo bardzo ten zapach lubię. I to jest zapach, który kojarzy mi się ze spa. Ja już Wam o nim wielokrotnie mówiłam, bo mówiłam i w podsumowaniu miesiąca, i właśnie jak kupiłam tą świecę dla Was, to też mówiłam, dlaczego ją kupiłam, czemu się na nią zdecydowałam. I ogólnie chodziło o to, że to jest zapach, który właśnie nie jest ani słodki, ani nie pachnie żadnym jedzeniem, typu cytryna, typu wanilia, typu orzeszki, typu dynia, typu jabłko. Nie każdy lubi takie zapachy, powiedzmy, jedzeniowe. Nie pachnie też kwiatowo. On ma taki bardzo, moim zdaniem, neutralny zapach. Taki właśnie, trochę jakby taki, no nie wiem, tak mi się kojarzy trochę jak z podprogowym przekazem, że to jest właśnie taki zapach podprogowy, że on nie uderza Was w nos, o jak waniliowo pachnie, albo o jak, nie wiem, miętowo pachnie, eukaliptusowo pachnie, czy jakkolwiek, tylko to jest taki zapach właśnie nie do określenia, bardzo przyjemny, który tak po prostu unosi się w powietrzu. Mi się on kojarzy właśnie ze spa, albo z takim miejscem, nie wiem, ogrodem zen, gdzie jest jakaś delikatna muzyczka, płynie gdzieś tutaj jakiś strumyczek albo wodospad, są kamienie te takie, wiecie, otoczaki, są piękne, nie wiem, albo drzewka bonsai, albo jakaś taka zieleń, drzewa ratanowe, no bo jeszcze tu mamy, wiecie, to jest ratanowe i tutaj tej Waszej świecy też to jest ratanowe. Tak więc tak mi się to kojarzy z takim właśnie luksusowym spa, takim odpoczynkiem. Dlatego wybrałam właśnie ten zapach, żeby on był taki neutralny, z nadzieją, że właśnie, wiecie, owocowo, nieowocowo, pikantnie, czy też, nie wiem, słodko, kwiatowo można trafić lub nie, a wydaje mi się, że ten może będzie taki uniwersalny. Natomiast pamiętajmy, że mamy bardzo, bardzo różne nosy i każdy takie zapachy będzie inaczej odbierał. Ja nigdy nie zapomnę, kilka lat temu, kiedy jeszcze dostawałam pudełka Look Fantastic i Agata z kanału Pokój Agaty też dostawała pudełka Look Fantastic.
I w jednym miesiącu właśnie w pudełku był żel pod prysznic Molton Brown różowy pieprz. On się nazywał Fiery Pink Pepper Pot. Ja się w tym zapachu zakochałam. Po prostu on w moim mózgu uruchamiał pełną fantazję faceta, takiego wiecie, z romansów, erotyków, umieśnionych. W ogóle po prostu cała scena w mojej głowie się tam wiecie pojawiała. A Agata powąchała ten płyn i powiedziała, że jej śmierdzi, pachnie jak jakiś stary papier i w ogóle nie. Więc naprawdę z zapachami jest tak, że no nie przewidzicie tak, co nam się podoba, jednemu się będzie kojarzyć jedno, drugiemu drugie, ale nie zapomnę jak po prostu diametralnie, bo to nie tak, że wiecie, no lubimy lawendę, nie lubimy lawendę, tak? Agata lubi lawendę, ja nie lubię lawendy, Ola z kanału Hej z Alex K nie lubi maliny, nie lubi kokosa, ja uwielbiam te zapachy. Więc oczywiście wiadomo, każdy lubi lub nie lubi jakichś zapachów, ale tu po prostu była tak skrajna różnica w tym właśnie, jak my postrzegałyśmy zapachy, że to mi tak utkwiło w głowie, natomiast ja ten Molton Brown różowy pieprz uwielbiam, to jest ta nuta, jest naprawdę dla mnie taka właśnie pobudzająca, o widzę, że mi bluzka tutaj wychodzi. Więc wybrałam właśnie tą świecę, żeby ona była taka neutralna, wydaje mi się, że jest neutralna, tak, więc to jest nagroda numer jeden. Nagroda numer dwa to jest zestaw, który dostałam od marki Basic Lab. Basic Lab, dobrze, ja zawsze mówię Basic Labs, nie wiem czemu, może dlatego, że laboratoria, tak mi się kojarzy. Natomiast mówię tutaj właśnie o Basic Lab i jest to całkiem świeży ich produkt, to jest nowa linia, Aminis ona się nazywa. I oni przysłali właśnie takie dwa zestawy, jeden dla mnie, a drugi dla mnie, żebym sobie zrobiła z nim co chcę, czyli mogłam go oddać koleżance, mogłam sobie zachować na przyszłość, mogłam go właśnie dać Wam na rozdanie. No i tak postanowiłam i tutaj mamy właśnie taki zestaw dwóch produktów. Jest tutaj krem aktywnie rewitalizujący, 5% aminokwasów, 15% kompleksu neuropeptydów oraz witamina C i krem aktywnie rewitalizujący pod oczy, 3% aminokwasów i 10% kompleksu peptydów oraz kofeina. Tak ten zestaw wygląda. On jest ważny chyba do 2024 roku, o ile się nie mylę, tak, do czerwca 2024 roku, tak więc 2 lata na spokojnie macie właśnie czas na zużycie. I jeśli chodzi o Basic Lab, to ja też wspominałam Wam na Instagramie w ogóle o tym, ponieważ dzisiaj dostałam nową paczkę od nich, no i dostaję od Was takie wiadomości pod tytułem, że Jezus Maria, u mnie też Basic Lab, oni już wyskakują z lodówki, mają strasznie nachalny marketing. No i powiem Wam tak, mają nachalny marketing, w sensie taki, że oni współpracują z bardzo wieloma osobami, z bardzo wieloma influencerami, z bardzo wieloma kontami na Instagramie i faktycznie jak wychodzi jakaś nowość, to na Instagramie pojawia się wysyp tego. Zgadzam się z Wami, mnie też czasami takie rzeczy drażnią, nie wiem, Hello Body kiedyś takie było, Natural Mojo takie było, naprawdę w pewnym momencie Ocean's Apart teraz taki jest, naprawdę tak marki wyskakują. Natomiast słuchajcie, ja te paczki dostaję w ramach PR-u, to nie jest żadna płatna współpraca, nie mam żadnego kontraktu z tą firmą, po prostu oni mi to przysyłają i na przykład dzięki temu mogę się z Wami dzielić takimi rzeczami i jeszcze tutaj w pozostałej nagrodzie też będzie Basic Lab. Dzięki temu na przykład właśnie, ponieważ ja mam tylko jedną twarz, ja nie przerobię tych wszystkich kosmetyków, więc dzięki temu właśnie mogę takie rozdania dla Was robić, więc myślę, że to też jest całkiem fajne. Więc druga nagroda to jest po prostu taki ładny zestaw od Basic Lab, gdzie mamy krem pod oczy oraz krem na dzień, nówka sztuka. Ja słuchajcie, jeszcze tych produktów nawet nie zdążyłam użyć, dlatego że ja w swoim projekcie Zero mam swoje produkty, które używam i tamte cały czas czekają. Ja mam kolejkę produktów, więc tych nawet tylko krem pod oczy raz otworzyłam, tak wiecie, no ciekawa byłam troszeczkę jak to będzie. Zwłaszcza, że mój krem, który obecnie mam właśnie, którego używam na dzień, miałam taki moment właśnie, że on po prostu nie działał na mnie dobrze i akurat przyszła ta paczka i tak sobie stwierdziłam, mówię, no dobra, mam, czuję suchość pod oczami, nałożę sobie ten krem i ten krem pod oczy się okazał całkiem fajny, ale to było tylko takie jedno użycie, więc mogło być tak, że po prostu po tym kremie, który użyłam, tutaj była duża ulga, zobaczymy jak będzie na dłuższą metę, ale na razie stoi i czeka, tylko użyłam go tak właśnie wtedy raz czy dwa razy może. No dobra, to była nagroda numer 2, teraz nagroda numer 3, czyli zestaw różnych kosmetyków. To są kosmetyki, które dostałam w ostatnim czasie w różnych paczkach, których po prostu no, nie jestem w stanie zużyć z uwagi na to, że generalnie mam już sporo zapasów i no na przykład tutaj jest pianka, zacznę od tego i nie potrzebuję 10 produktu do mycia twarzy, bo ich troszeczkę mam. Tak więc zacznę właśnie od tego, że w tej paczce znajdzie się pianka do mycia twarzy marki Kloshi. Jest to Gentle Cleansing Foam, tak wygląda.
Tak więc widać, że jest to taki typowy atomizer właśnie do robienia pianki. Dalej kolejny produkt to jest toner, marki Haru Haru. Jest to Black Rice Hyaluronic Toner. Mamy 300 ml. Tak więc dosyć spory toner. Ja akurat jeśli chodzi o Haru Haru i tą właśnie serię z czarnym ryżem, miałam od nich kilka produktów w zestawie i całkiem fajnie się one spisywały, ale akurat u mnie toniki, tonery, tego typu takie esencje wodne idą bardzo rzadko, bo ja w sumie mniej ich używam, bo używam po prostu takich rzeczy w mgiełce, więc tego typu rzeczy po prostu u mnie nie schodzą. Dalej kolejny produkt to jest serum do twarzy, jest to serum marki Laku. Jak wiecie, oni niedawno wypuścili, w zasadzie w tym roku wypuścili całą serię różnych ser. Ja ostatnio właśnie w projekcie Zero wspominałam o tym, że właśnie tam dwa sera prawie zużyłam, trzecie używam, jeszcze mam właśnie czwarte i to jest piąte, które dostałam, natomiast pomyślałam sobie, że znowu tych ser mam też dosyć dużo i nie jestem w stanie przerobić ich wszystkich, tak więc stwierdziłam, że podzielę się właśnie jednym z Wami na rozdanie, bo gdyby nie Wy i gdyby nie to, że właśnie mnie oglądacie, no to ja bym tych paczek nie dostawała, tak więc chciałam się z Wami podzielić właśnie niektórymi produktami i tutaj jest Look at Me Serum Sun Kiss Effect, czyli jest to aktywne serum antyoksydacyjne. Jest ono przeznaczone do skóry pozbawionej blasku oraz szarej, wyrównuje kolory skóry, chroni struktury odpowiedzialne za jej elastyczność przed jej uszkodzeniem, opóźnia procesy przedwczesnego starzenia się skóry. Tak więc tak to wygląda. Serum akurat nie jest zaklejone, więc mogę Wam tutaj pokazać dokładnie, jak wygląda w środku. Zobaczcie, jaki ono ma kolor. Dla samego koloru chciałam je użyć, natomiast pomyślałam sobie, że no już mam tyle tych produktów, że naprawdę nie ma co w tej chwili tego otwierać. Przetestowałam trzy inne sera z Laku. Odsunę tą świeczkę, bo tutaj tak mi przeszkadza. Przetestowałam trzy sera z Laku, czwarte poczeka na przykład na jakąś jesień, tam za jakiś czas do niego wrócę, więc właśnie tym będę mogła się z Wami podzielić. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie wygląda. Dalej kolejny produkt to jest maseczka, jest to maseczka marki Isn't Tree, jest to maseczka, maseczka glinkowa, clay mask właśnie, glinkowa maseczka, już Wam tutaj mówię, to jest z ekstraktem z piołunu, więc ona w teorii jest dobra właśnie dla cer tłustych, natomiast znowu, ja tych maseczek mam całkiem sporo, wydaje mi się, że ja chyba to kiedyś otworzyłam w takim, tak, otworzyłam to chyba jak dostałam właśnie paczkę od La Rose, natomiast spokojnie, maseczka ma tutaj jeszcze taki dodatkowo, nie wiem czy będzie widać, ale powinno być, dodatkowo jest zaklejona, tak więc ona jest nieruszana. I jest to maseczka, która właśnie jest bardzo dobra dla cery przetłuszczającej się, tak więc mam nadzieję, że właśnie komukolwiek się ona trafi, to ona się sprawdzi. Dalej na koniec mamy krem z Basic Lab, jest to chyba jeden z takich pierwszych produktów, bo jeszcze w ogóle trochę taka inna szata graficzna, ale też kiedyś dostałam po prostu w paczce i ponieważ ja kremów do twarzy mam bardzo, bardzo dużo, a jeśli chodzi o kremy z Basic Lab, to ich ta lekka konsystencja dla mnie nie jest lekka, więc troszkę nawet stwierdziłam, że nie ma sensu go otwierać. On ma tutaj takie zamknięcie, które właśnie będzie widać, jeżeli ktoś by je otwierał, więc ono jest nieruszane. Tak więc też tutaj krem, no i żeby zwieńczyć całość mamy też balsam do ciała, jest to balsam ujędrniający marki Senelle. Jak wiecie, ja nie lubię balsamów, nie balsamuję swojego ciała, nie przepadam w ogóle za tym, tak więc po prostu stwierdziłam, że też nie ma sensu, żeby to u mnie leżało, jest nówka sztuka zaklejona. Tak więc tutaj mamy paczkę numer 1, nie numer 1, tylko numer 3 w zasadzie, taki zestaw właśnie kosmetyków, tak więc jeżeli Was ten zestaw zainteresuje, to oczywiście dajcie znać, że to byście chciały. No i ostatnia nagroda, czyli drugi zestaw kosmetyków, czyli nagroda numer 4. To zaczniemy też, mi się wydaje, że tak po kolei właśnie, czyli od produktu do mycia twarzy. I mamy tutaj firmę B-Lab, czyli Balance of Life Laboratory. O matko, nie umiem się wypowiedzieć. I jest to Matcha Hydrating Foam Cleanser. I przyznam Wam się szczerze, że nie mam pojęcia, ani nie znam marki, ani nie używałam tego nigdy, ale jak widzę matcha, to ja dziękuję. Mi matcha po prostu nie odpowiada. Ani swoim zapachem, ani za bardzo działanie. Miałam z matchy różne rzeczy i po prostu widzę, że to nie jest dla mnie. Tak więc znowu, nawet nie ma sensu tego otwierać, bo po co? Po co jakby rozpoczynać produkt, kiedy wiem, że mi raczej coś nie podejdzie? No mogłabym spróbować na zasadzie, a nuż będzie mi coś pasowało. Ale no nie oszukujmy się, szanse na to są mniejsze, a skoro mogę się z Wami podzielić, to naprawdę czemu nie? No to jest, wiecie, dla mnie to jest jak dawanie prezentów. Dla mnie to też jest radochą, że mogę dać prezent. Nie zawsze
otrzymywanie prezentów jest najfajniejsze, czasami właśnie dawanie, sprawianie radości komuś też jest naprawdę mega fajne. Dalej tonik i tutaj właśnie to jest z ostatniej paczki, którą dostałam od Yestel, nawet chyba w ostatnim vlogu Wam o tym mówiłam. I to jest Pyongyang Yulk Calming Deep Moisture Toner, czyli jest to taki toner, który... Tak, otworzyłam też to, ale otwierałam to u Was na wizji, znaczy na wizji, w sensie we vlogu, bo otworzyłam tak wiecie z rozpędu, natomiast jest to... Jak widać w ogóle nawet nieruszony, jest to po prostu taki toner. Ja miałam, ja wtedy właśnie mówiłam, że ja chyba toner miałam, więc daję Wam go na rozdanie, ale finalnie przypomniałam sobie, że ja nie miałam tego toneru, ale miałam mgiełkę. I mgiełka była bardzo fajna i gdyby to była mgiełka, to bym sobie zachowała, ale to jest toner, więc po prostu nie ruszam, otworzyłam, tylko zobaczyłam i właśnie pakuję Wam do paczki. Kolejny produkt to jest serum i tutaj również postarałam się włączyć coś z Basic Lab, bo akurat jakoś, jakiś czas temu w paczce dostałam od nich to serum z peptydami pod oczy z 10% jak to się nazywa? Szczerze mówiąc nie wiem jak się to nazywa, argirelina? Powiedzmy, że tak. I kofeina, czyli to jest takie serum z pipetką. O, tutaj mamy pipetkę, nawet nie chcę Wam za bardzo też tak wiecie wszystkiego otwierać. A serum, o, tak Wam pokażę. A widzicie, pipetka jest osobno, a serum jest zakręcone. Tak więc tak to wszystko wygląda tutaj w środeczku. O, zamykam. Tak więc w tej paczce macie na przykład właśnie to serum i to jest serum pod oczy. O tej większej pojemności 30-litrowej mamy tylko 6 miesięcy na zużycie. Ale spoko, bo data ważności jest do 2025 roku, tak więc spokojnie może poleżeć. Tutaj z kolei, w tej paczce, trafił jako taki, bo tutaj mamy 7 produktów, w tej poprzedniej mieliśmy 6 produktów, ale jako taki ekstra produkt znalazła się mgiełka do twarzy. I jest to mgiełka z marki Eosy, antyoksydacyjna mgiełka, ale ona niestety zawiera w sobie róże. Tak więc słuchajcie, ponieważ ona ma w sobie róże, to w ogóle nie ma szans, żeby mi odpowiadało. Ja kiedyś opowiadałam Wam historię właśnie, gdzie był krem pod oczy z ekstraktem z ogórka i na samym końcu właśnie w składzie znalazła się róża i ja bardziej tą różę czułam niż faktycznie ten ogórek. Wybaczcie, ale po prostu w lampie to jest naprawdę gorąco. Więc nawet nie ma sensu, po prostu jak tutaj widzę różę, to nawet tego nie tykam, tak więc jedna szczęśliwa osoba właśnie dostanie tą giełkę z różą. No i w tamtej paczce była maseczka, więc w tej też jest maseczka. Maseczka jest marki Alchemie i jest to Rapid Relief, 10-minutowa maseczka, właśnie taka ratunkowa, o, ratunkowa, wydaje mi się, że to jest dobre słowo. Dla skóry suchej oraz wrażliwej, sekretna receptura, kompleks prebiotyków oraz probiotyków, ekstrakt z pieprzu tasmańskiego, komórki macierzyste z zielonej marchwi, ekstrakt ze złotych alg, oleje z nasion chia, arganowy, jedwab z owsa, skwalan, oraz naturalna witamina E. No opis jest zacny, przyznawam się, ale ja już coraz mniej takich masek używam i to po prostu nie ma sensu, żeby u mnie leżało, bo ja je użyję może raz czy dwa i często się łapię na tym, nawet zresztą ostatnio też w projekcie zerowa właśnie Wam mówiłam, że chyba powinnam włączyć jakąś maskę, bo przestałam używać maski i mam sporo otwartych masek, właśnie tych z The Body Shop, takich dużych, więc powinnam je zacząć zużywać. Więc jak zobaczyłam, że mam jeszcze też taką dużą maskę właśnie w swoich zapasach, stwierdziłam, nie ma sensu jej trzymać, po prostu trzeba ją dać na rozdanie i podzielić się tym dobrem z kimś innym, tak? Więc mamy tutaj maskę z Alchemie właśnie taką nawilżającą. Dalej krem i jest to krem marki Unpa. Jest to, też dostałam jakiś czas temu właśnie taką dużą paczkę, niestety tutaj nie wiem, czy to coś się wydarzyło, ale tutaj mam taką wyblakłą tą etykietę, niestety to nie tak, że to gdzieś stało na słońcu i mi wyblakło, po prostu taka etykieta do mnie przyszła, możliwe, że gdzieś jakimś czymś, nie wiem, może nie mam pojęcia w sumie, nie będę wymyślać, nie mam pojęcia czemu, natomiast jest to właśnie taki krem do twarzy o działaniu nawilżającym z kompleksem lactocyka, łagodzący, kojący, o właściwościach Centella Astica i ochroną... Oj, i dalej już nie wczytam. Intensywnie nawilża skórę i wzmacnia jej naturalną warstwę ochronną albo coś takiego, bo niestety trochę jest tutaj zamazane. Tak więc jest taki tutaj kremik, on jest niezaklejony tu z góry co prawda, więc możemy sobie go otworzyć. I krem jest w takiej postaci, w tubce o pojemności 100 ml, tak więc ło! Jak to jest? Krem do twarzy? 100 ml? Boże święty. Strasznie dużo. No i na koniec w tamtym zestawie był balsam, więc w tym zestawie również znajduje się balsam. I w tym wypadku jest to balsam z Eveline. Jest to balsam luksusowy.
luksusowy, intensywnie ujędrniający pomarańcza oraz imbir, 5 razy ultra regeneracja oraz 3 razy moc drogocennych olejków, kuracja wygładzająca, tralalala. Tak więc tak, jak wiecie, no znowu, ja nie jestem balsamowa, a kiedyś chyba w zamówieniu akurat z Eveline dostałam dodatkowo ten balsam, tak więc od razu włożyłam go do paczki dla Was, no bo znowu, powtarzam się trochę jak Katarynka, ale naprawdę nie ma sensu, żeby jakieś kosmetyki u mnie leżały na święte nigdy, których bym nigdy nie wykorzystała i potem na przykład za 3 lata wyrzucała je całkowicie nieużyte. Szanse są, że w przyszłości jeszcze jakieś paczki będę dostawać, więc te kosmetyki będą napływać, więc tym bardziej warto po prostu tym, co dostaję na bieżąco, dzielić się z Wami, a nie trzymać je, bo może to kiedyś użyję. To po prostu moim zdaniem nie ma sensu, dlatego na przykład moim zdaniem nie ma sensu trzymać sobie tego zestawu właśnie tych nowości z Basic Lab. Poczekajcie, jak to się otwierało w tą stronę, bo a nóż mi się spodoba i będę chciała zużyć 2 opakowania. No pewnie nie, bo pewnie zanim ja to zużyję, to wyjdzie coś nowego i to też będzie leżało, więc najlepiej się po prostu podzielić z Wami. Tak więc mamy nagrodę numer 1, nagrodę numer 2, nagrodę numer 3 i ten ostatni zestaw, nagrodę numer 4. Tak więc, jeżeli konkretnie coś byście chciały, na przykład kosmetyków macie po dziurki w nosie i wolicie świeczkę, to dajcie znać, że wolicie świeczkę, czyli nagrodę numer 1. A może Was jednak zamiast tego zestawu interesuje bardziej ten zestaw, to napiszcie, że to. Jeżeli na przykład dowolnie, to napiszcie dowolnie, a jeżeli któryś na przykład z tych zestawów, trzeci lub czwarty, no to też dajcie znać. Tak więc, to tyle jeśli chodzi o ten filmik. Wydaje mi się, że on jest troszkę krótszy jednak niż moje standardowe filmy. Natomiast pomyślałam sobie, że to może też być taki fajny, żeby właśnie trochę Wam też opowiedzieć, skąd się te produkty u mnie wzięły, dlaczego one są w rozdaniu, że to nie są jakieś tam, nie wiem, znaczy no trochę są odrzuty, no bo jednak, no nadal tak, nie używam ich, więc odrzucam je w jakiś sposób, ale nie są to jakieś takie, wiecie, nie wiem, śmieciowe rzeczy moim zdaniem. Po prostu to są, trzeba rozsądnie podejść do tematu i mierzyć siły na zamiary, jak to mówił mój tata. Czyli właśnie wiedzieć, że no mam tylko jedną twarz, nie będę tego smarować na lewy i prawy pośladek, bo trochę to nie ma sensu. I właśnie naprawdę trochę docenić de facto to, że ten kanał nie działałby tak jak działa bez widzów i bez osób, które klikają, które komentują, które subskrybują, które dają lajka, które gdzieś tam pokazują, że oglądają. To też jest istotne, bo bez tego kanał się nie rozwija. Tak więc ja od początku, od zawsze, od kiedy sama zaczęłam po prostu móc mieć co Wam rozdać, no to właśnie, to właśnie zawsze to podkreślam, że to w zasadzie dzięki Wam. Tak więc słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że na piątek po prostu taki miły, taka pogadanka, wiecie, coś tam, znaczy pogadanka, tak sobie pitu-pitu do Was, żeby brzydko się nie wypowiedzieć. Więc tak na piątek taki, na koniec taki luźny film. Tak więc jeżeli macie jakieś pytania do Q&A, to koniecznie je zadajcie, bo chciałabym w następny weekend właśnie nagrać Q&A, więc mamy czas, jest piątek, więc macie czas do następnego piątku, bo ja w następny weekend będę siadać i nagrywać, tak więc tutaj już wiecie jakby ile macie czasu, ale to się jeszcze pojawi zaraz na ekranie końcowym. Jeżeli jesteście ciekawe, to też pamiętajcie, linkuję Wam te Q&A i na ekranie końcowym będzie playlista i w opisie, tak więc też możecie zajrzeć do tego, co ja tam ostatnio bredziłam w tych Q&A-ach. No i to tyle w takim razie. Życzę Wam udanego weekendu, udanego piątku. Trzymajcie się ciepło, chłodno, zależy co lubicie. Może lubicie takie upały i po prostu jesteście przeszczęśliwe, a może tak jak ja zdychacie i nie wiecie, i właśnie. I Wam mózg po prostu się smaży w głowie. Tak więc dziękuję Wam jeszcze raz serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło, pamiętajcie o kciuku w górę, o subskrypcji, no i czekam na Wasze komentarze. Na razie, pa, pa.